Witajcie drodzy kochani, chciałem wam powiedzieć kilka słów na temat jak przeżyć swoje życie w połączeniu z wiedzą duchową. Otóż w danym społeczeństwie ludzkim musi występować jakby szereg pewnych ograniczeń, pewnych regulacji, które pomagają danemu społeczeństwu dojść do perfekcji, żeby po prostu tak samo jak mężczyzna czy kobieta mogli awansować w swoim codziennym życiu. Ja bym podał przykład cywilizacji wedyjskiej, która wywodzi się z Indii. W dawnych czasach ludzie awansowali dzięki przekazom z Wed, które jakby dawały wskazówki, w jaki sposób dana rodzina może żyć w harmonii, mogą mieć piękne i zdrowe dzieci. Dodam, że żeby spłodzić dobrego, zdrowego potomka, kobieta i mężczyzna łączyli się podczas pełni księżyca. Wówczas dzieci były zdrowe, były silne, nie miały problemów ze zdrowiem. Były to osobniki, które były po prostu silne i zdrowe. Jeżeli tak nie jest, występują wówczas choroby, zaburzenia, mogą to wystąpić zaburzenia psychiczne, zaburzenia charakteru. W związku z tym, że ludzie nie posiadają należnej wiedzy na temat kształtowania swojego potomstwa, nie posiadają wiedzy na temat oczyszczeń, które się robi przed urodzeniem dziecka, to ma duży wpływ na jakość danego dziecka, które się będzie rodzić na tej ziemi. Dlatego wiedza duchowa jest potrzebna po to, byśmy mogli awansować w naszym obecnym życiu. Najlepiej praktykować tą wiedzę duchową na każdy dzień, czy to medytując z rana, czy robiąc sobie posty, które pomagają w osiągnięciu jakby duchowego poziomu. Jeżeli ktoś może zostać wegetarianinem i nie jeść mięsa wołowego, nie jeść wołowiny, wieprzowiny, tych mięs, które są bardzo jakby zakażające nasz organizm, to tym lepiej dla was, drodzy kochani. Jeżeli to są jajka, no też niektórzy muszą iść do pracy, także muszą mieć jajka czy tam rybę. Nie jest to tak groźne jak zabijanie krów i zabijanie zwierząt o wysokiej świadomości, jak konie, tygrysy, małpy itd. itd. Jedzenie zwierząt, które mają wyższą świadomość, typu właśnie konie, zebry, jedzenie mięsa nawet takich zwierząt jak słoń czy inne, to po prostu powoduje to, że nasz organizm się po prostu zanieczyszcza niepotrzebnymi toksynami. Jeżeli ktoś może być wegetarianinem w życiu duchowym, to tym lepiej dla was, drodzy kochani, ponieważ jedzenie wegetariańskie zawsze jest zdrowe, jest przygotowane ze składników naturalnych, jest robione albo na jogurcie, albo jest robione na oczyszczonym maśle, czy to są smażone warzywa, czy to są robione purisi, czy są robione ciapati, czy jest robiona kofta. To są właśnie takie potrawy typowo wegetariańskie. Ja polecam spożywanie sałatek wegetariańskich, robionych z sałaty, z pomidorów, z warzyw. Właśnie takie jedzenie jest w gunie dobroci i prowadzi was do awansu duchowego. Jeżeli jedzenie jest zanieczyszczone mięsem i substancjami, które są nieczyste, wówczas to jedzenie będzie was wprowadzało w stan ignorancji i będzie powodowało to, że ignorancja będzie na was oddziaływać. To właśnie jest bardzo ważny faktor życia duchowego, to jest właśnie dieta. To jest jeden z ważnych punktów naszego życia duchowego. Drugi taki punkt ważnym elementem jest wstawanie wcześnie z rana, w tych satwicznych godzinach, które są pełne dobroci, pełne właśnie tej satwa guny, tej guny dobroci, prawda? Jeżeli osoba wstaje w godzinach rannych, będzie miała więcej energii na cały dzień, będzie bystra, będzie to osoba, która ma więcej jakby tej energii prany, energii witalnej we własnym organizmie. Dzięki właśnie tej pranie będziecie mogli spełniać pewne funkcje w ciągu całego dnia. Na tyle chciałbym wam powiedzieć mniej więcej o życiu duchowym i pewnych faktorach, które prowadzą do awansu duchowego. I jeszcze chciałem zaproponować aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, ekologicznym. To jest właśnie ten odpromiennik. Możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em, jak również nasze podkładki, które są na zharmonizowanie struktur wody. To są właśnie te podkładki. I dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Pozdrawiam z Teneryfy i do widzenia.